Klara Josephine Schumann urodziła się 13 września 1819 roku. Była wybitną niemiecką pianistką i kompozytorką. Jej rodzice Friedrich Wieck i Marianne byli pianistami i nauczycielami gry na fortepianie. Ich małżeństwo rozpadło się w 1825 roku z powodu romansu Marianne z Adolfem Bargielem. Klara, uznana za cudowne dziecko, uczyła się u swojego ojca teorii muzyki, harmonii, kompozycji i kontrapunktu, ćwicząc na fortepianie 2 godziny dziennie. Mając 9 lat, zadebiutowała jako pianistka i poznała Roberta Schumana, który był pod ogromnym wrażeniem jej gry. Gdy dorosła, Robert poprosił ojca Klary o zgodę na ślub. Jednak Friedrich stanowczo odmówił. Mimo tego Klara i Robert otrzymali zgodę sądu i pobrali się 12 września 1840 roku. W dniu ślubu Robert wręczył Klarze pamiętnik, w którym dokumentowali swój artystyczny rozwój. Klara dokonała wielu prawykonań utworów Roberta. Była odpowiedzialna za finanse rodziny, koncertując, aby zapewnić środki na utrzymanie domu. Codzienne obowiązki rodzinne utrudniały jej własne artystyczne działania, ale Klara nie przestawała koncertować ani organizować tras koncertowych. Zatrudniła gosposię i kucharkę, aby podczas jej podróży mogły zająć się dziećmi. Klara i Robert mieli 8 dzieci. Jednak ich życie rodzinne było pełne tragedii. Pierwszy syn, Emil, zmarł mając zaledwie rok. Syn Ludwik cierpiał na zaburzenia psychiczne. Ich córka Julia zmarła, pozostawiając 2 małych dzieci pod opieką Klary. A syn Felix zmarł w 25 roku życia. Klara opiekowała się też dziećmi swojego zmarłego syna Ferdynanda. W 1849 roku, w czasie powstania majowego w Dreźnie, Klara z narażeniem życia wróciła do miasta, aby uratować 3 dzieci pozostawionych z pomocą domową. Większość utworów Klary były grane wyłącznie przez nią. Odrodzenie jej twórczości nastąpiło dopiero w latach 70. XX wieku. W 1844 roku Klara i Robert spotkali skrzypka Józefa Joachima, z którym Klara nawiązała przyjaźń trwającą ponad 40 lat. Joachim był jednym z najwybitniejszych skrzypków swojego czasu i on przedstawił Schumannom młodego Johannesa Brahmsa, którego utwory zrobiły na nich ogromne wrażenie. W latach 40. XIX wieku Klara i Robert byli pod silnym wpływem tzw. nowej szkoły niemieckiej, do której należał Franz Liszt. Jednak w drugiej połowie dekady oboje otwarcie się od niego odwrócili. W latach 50. wraz z Brahmsem i Józefem Joachimem założyli grupę muzyków konserwatywnych, broniących klasycznych ideałów muzycznych. A spory między ich obozem a zwolennikami Liszta stały się dość intensywne. Mimo że z czasem dyskusje ucichły, Klara zachowała krytyczne zdanie wobec nowej szkoły niemieckiej.